Szanowni Państwo, dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Od A do Z jest dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o Birmie, kraju, który w Polsce nie jest bardzo popularny, a jest bardzo ciekawym miejscem w Azji Południowo-Wschodniej. Jakbyś na początku, Michale, mógł powiedzieć nam o tym, jak obecnie wygląda sytuacja w Birmie związana z koronawirusem, jak wygląda sytuacja? Wydaje się, że Birma miała szczęście, to znaczy, że koronawirus jej nie uderzył zbyt mocno i właśnie akcentuję tutaj słowo szczęście, dlatego że nie było to jakieś wyjątkowo udane działanie władz birmańskich, ani jakieś systemowe przygotowanie, ani poradzenie sobie z sytuacją, tylko po prostu wydaje się, że koronawirus w dużej mierze ominął Birmę, dlatego że Birma ma tam 300 ileś przypadków w tym momencie, czyli bardzo mało, to jest mało zarówno jeżeli porównamy z sąsiednim Bangladeszem, jak i nawet z sąsiednią Tajlandią, która też nie ma dużo, Tajlandia ma około 3000, no a jeżeli porównamy do na przykład Singapuru, który ma tam 30 000 mniej więcej, no to widzimy różnicę, czy nawet do Indonezji, która to Indonezja jest największym krajem Azji Południowo-Wschodniej, Birma jest drugim krajem, także można je porównywać. No więc te 300 przypadków w Birmie to nie jest dużo i oczywiście jest tego za mało, no bo wiadomo, że w tego typu dysfunkcyjnych krajach, a jest to państwo dysfunkcyjne, no to testów za dużo się nie robi i nie są one jakby systemowo przygotowane do takich sytuacji, ale też z drugiej strony nie należy przesadzać z przekonaniem, że skoro jest za mało testów, to mamy tam jakąś ukrytą pandemię czy epidemię, bo tak nie jest, bo gdyby rzeczywiście był to jakby na cały kraj miało to jakiś wpływ, to byśmy to zauważyli, to by się to dało zauważyć. Natomiast teraz jest za mało testów, no ale nie na tyle, ale dają mimo wszystko ta liczba, którą mamy, daje pewien obraz sytuacji, która nie jest zła w Birmie. Wydaje się, że po prostu koronawirus Birmę oszczędził, no i to jest duże szczęście tego kraju, dlatego że koronawirus jak uderza w państwa słabe, no to one tym bardziej cierpią, ponieważ nawet państwa, które są wysoko rozwinięte, sobie radzą średnio z koronawirusem, no to co dopiero z państwa dysfunkcyjne. Także wydaje się, że akurat los, który nie był zbyt łaskawy dla Birmy w ostatnich wiekach, tym razem okazał się być bardziej łaskawy i przynajmniej na razie, na ten moment udało się Birmie nie oberwać zbyt mocno ze strony koronawirusa. A jak wygląda sytuacja polityczno-społeczna obecnie w Birmie? Z jakimi wyzwaniami zmaga się to państwo? Jakbyś mógł tak podsumować w 3-4 punktach, jakie są takie najważniejsze sprawy, które obecnie się dzieją w Birmie? Birma to jest trochę tak jak Polska lat 90., to znaczy przechodzi transformację ustrojową i też ogromną transformację społeczno-polityczną. Transformacja polityczna, dlatego że Birma przez dekady była rządzona przez armię, formalnie od 1962 roku do 2011 roku, realnie do 2015 roku, ale oczywiście armia jest dalej bardzo, bardzo wyraźnie obecna, jest najsilniejszą instytucją państwa, mającą ogromne wpływy polityczne, gospodarcze i nieformalne, no i więc to wychodzenie z rządów armijnych, to trochę jak wychodzenie z komunizmu w Polsce, czy z innych autorytaryzmów w innych częściach świata, jest oczywiście trudne, czasochłonne. No, Birmańczycy są dopiero na początku tych przysłowiowych 40 lat, jak mówiąc tym porównaniem z naszego kręgu kulturowego, no więc to polityczna. Gospodarcza. Problem z rządami hunty wojskowej w Birmie był taki, że ta hunta wojskowa była okrutna i nieudolna. Gdyby była tylko okrutna, to by było pół biedy, dlatego że na przykład wojsko w Indonezji było okrutne, ale rządziło w miarę sprawnie. W efekcie dzisiaj to państwo jest w znacznie lepszym stanie, natomiast junta birmańska była również nieudolna i efekt jej polityki, która była polityką autarkiczną, zamknięcia się na świat, doprowadził do tego, że Birma, która była krajem, który wychodził z kolonializmu jako jeden z nadziei Azji, jako jeden z krajów, który miał być jednym z najbogatszych, no skończył jako jeden z najbiedniejszych. To jest kraj, który ma ogromny potencjał gospodarczy, ale którego skutecznie marnował przez wiele przez wiele lat i przez wiele dekad. No i efekt tego był taki, że tego zamknięcia, że państwo straszliwie zbiedniało. Potem jeszcze do tego doszły sankcje zachodnie, które doprowadziły do sytuacji, w której tak naprawdę dopiero w ostatniej dekadzie możemy mówić o wychodzeniu Birmy do świata, więc również gospodarczym, więc tak na dobrą sprawę w pewnym sensie kapitalizm czy system światowy wchodzi do Birmy dopiero teraz, w tych ostatnich 10 latach, no i to oczywiście powoduje ogromne zmiany społeczne. No, prosty przykład, jak byłem pierwszy raz w Birmie 10 lat temu, Birma była krajem, który miał jeden z najwolniejszych internetów na świecie. To był tam na poziomie państw afrykańskich, to najbiedniejszych państw afrykańskich, natomiast teraz jest internet powszechny, internet równa się Facebook, tak? Także to jest taka prosta rzecz, która się bardzo zmieniła. Wcześniej Birma, 10 lat temu Birma była zupełnie odcięta od świata zachodniego, teraz integruje się coraz bardziej. To ma oczywiście ogromne zmiany gospodarcze, no wejście kapitału zagranicznego, plus też zmiany społeczne, no społeczeństwo odcięte przez 60 lat od globalnego świata teraz się z nim reintegruje, więc te zmiany są ogromne i one oczywiście nie są no bezkonfliktowe, tak? To tu są zarówno dużo jest dobrych rzeczy, jak i bardziej problematycznych. Birma jeszcze zmaga się z problemami związanymi z mniejszościami etnicznymi i z religią. Jakbyś mógł troszeczkę o tym powiedzieć, bo niektórzy mówią o tym, że w Birmie doszło do ludobójstwa, czy że dochodzi do ludobójstwa na mniejszości Rohingya. Jakbyś mógł nam opowiedzieć na ten temat, a także przedstawić swoją opinię, swoją perspektywę na ten dosyć duży problem. To zacznę może od tego, że Birma jest krajem, w którym nigdy nie udało się stworzyć jakiejś ponadetnicznej tożsamości. Tak jak to się na przykład w dużej mierze udało w Indonezji. W Indonezji mamy tą jedność w różnorodności, mamy różne nacje. Oczywiście można tłumaczyć, że Jawajczycy są tam równiejsi, ale generalnie ten projekt się powiódł. No i tymczasem w Birmie, gdzie Birmańczycy buddyści, bo w zasadzie jest to zbitka, Birmańczyk buddysta jest taką samą zbitką jak Polak katolik. No, oczywiście nie jest zawsze tak, natomiast generalnie stereotypowo tak jest. No to Birmańczycy Bama po birmańsku stanowią 66-67%, zależy jak liczyć. No a pozostałe to mniejszości etniczne, których według oficjalnych szacunków jest 134, czyli mamy 135 wszystkich grup etnicznych w Birmie, Birmańczycy plus pozostałe. No i to jest, co prawda ta liczba jest niewiarygodna, natomiast no zasadniczo Birma jest prawdziwą etniczną wieżą Babel, dlatego że mamy tam mnóstwo różnych grup etnicznych, które stanowią no 1/3 narodu i teraz niektóre są buddyjskie, niektóre są chrześcijańskie, niektóre są muzułmańskie, ale jest to jeden wielki Babel, no mnóstwo jest tych mniejszości, które jeszcze historycznie bardzo często nie miały wiele wspólnego z Birmą, albo były po prostu nic wspólnego z Birmą. No i teraz Birma w dzisiejszych granicach to jest twór kolonialny. W efekcie jakby stworzenie jakby narodu z tego, czyli jednego narodu politycznego z tych grup, no nigdy nie powiodło się tak naprawdę, ponieważ tak bardzo upraszczając, Birmańczycy są zbyt silni, żeby dzielić się władzą, czy zbyt silni, żeby chcieć się podzielić władzą, ale zbyt słabi, żeby narzucić reszcie tą swoją wizję buddyzującą, uniformizującą. To jest przykład Tajlandii, jest tu ciekawy, bo Tajowie właśnie tak zrobili. To znaczy Tajowie mają na tyle przewagę nad pozostałymi ludami w Tajlandii, że oni stajszczyli dość skutecznie ten swój kraj i w efekcie te mniejszości są tam jakimiś marginalnymi grupami tak naprawdę, a w Birmie jest ich za dużo i są zbyt silne, żeby można je było tak zuniformizować. No i to powoduje między innymi partyzantki, walki, które się toczą w Birmie, one nie dotyczą jakby istoty państwa, dlatego że one są głównie na peryferiach, natomiast no, trwają de facto od niepodległości birmańskiej, czyli od 1948 roku. I tak teraz sytuacja jest lepsza niż kiedyś, bo kiedyś Birma była krajem, który miał najwięcej na świecie partyzantek równocześnie walczących z rządem. Taka była ranking, w którym była Birma na pierwszym miejscu, natomiast dzisiaj tego jest znacznie mniej, bo dzisiaj jest tego około 10, też zależy jak liczyć. Natomiast oczywiście mniejszość, o której tutaj mówisz, czyli Rohingya, przynajmniej w ten sposób czytana z birmańskiego, bo tam są liczne wersje czytania tej nazwy, jest to szczególna mniejszość, dlatego że ona jest najbardziej znienawidzona w Birmie, dlatego że jest to mniejszość zamieszkująca w części została wygoniona, natomiast w części zamieszkująca zachodnią Birmę, konkretnie stan Arakan, który graniczy z Bangladeszem. No i to był taki stan, który został przyłączony do Birmy dopiero w XVIII wieku i wcześniej był de facto niezależny i on miał bardzo silne związki z Oceanem Indyjskim, z Indiami, z subkontynentem indyjskim. No i tam oczywiście następowała migracja ludności i teraz ci Rohingya są potomkami muzułmanów, którzy przywędrowali do Arakanu, natomiast jakby podstawowy spór dotyczy tego, czy oni są czy są potomkami migrantów z XVII wieku, czy może z XX, czy może z XIX wieku. Generalnie Birma odrzuca jakby ich twierdzenie, że oni są ludnością tych ziem, twierdząc, że oni są migrantami. Natomiast pytanie kiedy, czy są migrantami z XVII wieku, czy są z XIX wieku. Ta akademicka kwestia może nie wydaje się aż tak istotna z punktu widzenia tego, jakby europejskich czy zachodnich koncepcji narodu, natomiast Birmie ma podstawowe znaczenie, dlatego że w Birmie definiuje się swoich i obcych przez pryzmat tego, czy mieszkali przed czasami kolonialnymi, czy w czasach kolonialnych. Znaczy, jak ktoś mieszkał przed kolonializmem, to jest uznawany za swojego, a jak później to za obcego. W efekcie jest tu bardzo wyraźny podział. No i oni, Rohingya, są muzułmanami, są pochodzenia indyjskiego, tylko znowu nie wiadomo z kiedy, ale zasadniczo pochodzenia bengalskiego. I te dwie rzeczy powodują wobec nich silną niechęć, przede wszystkim zarówno Arakańczyków, czyli mieszkańców tegoż regionu, oraz wszystkich Birmańczyków. No i prześladowania wobec tej mniejszości trwają de facto od lat 70. Ona często była wyrzucana. Ostatni raz dokonano zbrodni w 2017 roku, kiedy na skutek działań armii birmańskiej zbrodniczych uciekło do Bangladeszu ponad 700 000 Rohingya, czyli około 2/3. Tak, znowu te liczby nie są tutaj pewne. Natomiast co do tego, czy to było ludobójstwo, to jest debata. Owszem, są takie głosy, na przykład Holocaust Museum w Waszyngtonie uważa to za ludobójstwo, natomiast zasadniczo ONZ mówi o ludobójczej intencji. To jest o tyle istotne, że ludobójstwo jest terminem prawnym i w przypadku ludobójstwa mamy konsekwencje prawne międzynarodowe, ale jest też terminem, który trudno udowodnić, dlatego że żeby udowodnić ludobójstwo definiujemy przez cele sprawców, nie przez rozmiar zbrodni, tylko przez cele sprawców. I w tym momencie trzeba udowodnić, że ci generałowie birmańscy, którzy dokonali tej zbrodni, oni chcieli zniszczyć część lub całość narodu Rohingya. Tymczasem ich działania pokazują raczej chęć wyrzucenia ich. Nie mówię tutaj o ogromnych zbrodniach, które miały miejsce na miejscu, tam w Arakanie, natomiast jakby intencją sprawców, przynajmniej na dzień dzisiejszy, wydaje się raczej pozbycie się tej grupy z Birmy, a nie pozbycie się jej w ogóle, co oczywiście nie zmienia faktu brutalności tej zbrodni i tak dalej, ale tutaj jest ten problem moralno-prawny, także co innego w kwestii moralnej, jest innego prawne, moralnie nie ma gadania, moralnie była to straszna zbrodnia, z tym, że tego typu zbrodni w Azji mamy całkiem sporo, to nie jest jedyna zbrodnia. W Birmie również było kilka porównywalnych, może nie aż taka skala, że 700 000 ludzi uciekło, natomiast armia birmańska też te mniejszości prześladuje pozostałe w równie brutalny sposób. W Indonezji mieliśmy przynajmniej 2 przypadki w XX wieku, w którym możemy mówić o ludobójstwie, w wojnie w Wietnamie też możemy do tego dotrzeć, w Laosie, także sporo tego w Malezji w trakcie emergency brytyjskiego, także sporo jest tych takich zbrodni, które są niejednoznaczne i nazywamy je ludobójstwem, żeby zwrócić uwagę. Natomiast Azja Południowo-Wschodnia jest regionem, gdzie po pierwsze sporo jest tych zbrodni, ale po drugie jest też regionem, którym mamy ogromny sukces gospodarczy ostatnich lat. I tutaj akurat, czy ogromny postęp społeczny ostatnich lat, to w dużej mierze jest tak, że te ostatnie 30 lat to była jednak historia sukcesu. I Birma tutaj doszlusowuje w ostatnim czasie, ale mamy właśnie tutaj połączenie z jednej strony sukces gospodarczy, rozwój, wyciąganie z biedy ludności, ale z drugiej strony właśnie te konflikty, które powodują taką swoistą brutalność. To powoduje, że ten region jest właśnie taki niejednoznaczny i Birma też. Z jednej strony fascynujący kraj, który się rozwija, a z drugiej strony ta mroczna strona. To myślę, że to to jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast no, Rohingya, czyli ta prześladowana grupa jest uznawana za powszechnie za najbardziej prześladowaną mniejszość na świecie, dlatego że nikt ich nie chce. Ani ich Birma nie chce, ani Bangladesz ich nie chce, ani ich nie chce tak naprawdę Zachód, który tylko krzyczy o ich losie, ale niewiele im pomaga, a tak samo jak krzyczą Malezja czy Indonezja, które też tak na dobrą sprawę im nie pomagają. W efekcie to jest wszystko takie moralne wzburzenie, to jest trochę jak kiedyś było z Tybetem, tak? Że wszyscy tutaj krzyczeli, że tak, popieramy wolny Tybet, a jak przychodziło co do czego, to niewiele dawało, natomiast teraz jest podobnie z Rohingya, to jest taki temat, żeby się nim zająć, potępić tu Birmę, czyli przywódców, a jednocześnie jakby środki, które idą na finansowanie tych Rohingya w obozach w Bangladeszu są coraz mniejsze. Także to jest właśnie taki przykład jakby takiego medialnego wzburzenia, no, które nie przykłada się aż tak na sytuację tych ludzi, która jest generalnie dramatyczna. I jeszcze teraz koronawirus się wśród nich pojawił, więc to już jest w ogóle tragedia absolutna. Michale, miałabym jeszcze takie pytanie odnoszące się do tego, jak w tej sprawie działa Unia Europejska. Czy ona działa? I czy Polska też reaguje jakoś na tą sytuację? To czy Unia Europejska działa właśnie na takim polu prawno-medialnym, to znaczy czy w ONZ-cie, ale to się bardziej, bo to jest tak, bo to jest przekonanie, że trzeba się skupiać na rozliczeniu zbrodni, accountability, tak, że to jest jakby to założenie. No i to założenie jest promowane przez Unię Europejską, czyli innymi słowy to jest założenie, które się opiera na przekonaniu, że trzeba Birmę w jakiś sposób ukarać i zmusić do tego, żeby ona przyjęła tych ludzi z powrotem. I to jest założenie, któremu towarzyszy bardzo wyraźne moralne wzburzenie. To znaczy, że dokonali zbrodni, tak, i żeby była jasność, dokonali zbrodni i jak najbardziej trzeba potępić, nie ma co do tego gadania. Natomiast politycznie nie ma szans, żeby zmusić Birmę do tego, żeby ona tych ludzi przyjęła, dlatego że koniec końców jedyny sposób, w jaki można zmusić Birmę do tego, no to jest przez ONZ, a w ONZ-cie jest Rada Bezpieczeństwa ONZ, w której Chiny i Rosja zawetują taką rezolucję, jak to wielokrotnie wcześniej robiły. W efekcie to tylko popycha Birmę jeszcze głębiej w ramiona Chin, a jest już wyraźnie od Chin uzależniona. Natomiast w kwestii Rohingya się Birma nie cofnie, to znaczy żaden rząd birmański sobie nie pozwoli na to, żeby się zgodzić na naciski. No i w tym momencie Unia Europejska idzie tą samobójczą ścieżką, popychana ostatnio przez Niemcy, to jest o tyle ciekawe, i przez Polskę. Polska się przyłączyła do tych działań, ale oczywiście nie gra pierwszych skrzypiec. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że wcześniej Niemcy były raczej w grupie państw Unii Europejskiej, które raczej stawiały na konstruktywny dialog z Birmą, to znaczy te kwestie praw człowieka to głównie Francja, Anglia, natomiast Niemcy były wśród tej bardziej pragmatycznej części Unii, natomiast teraz no, ta tragedia Rohingya, która jest bez dwóch zdań absolutnie dramatyczna, ale tragedia Rohingya stała się na tyle znana na świecie, no, że jakby wpływ grup, które lobują na rzecz Rohingya, doprowadził, wydaje mi się, że to jest przyczyna, dla której Niemcy zmieniły politykę, a mianowicie do tego, że właśnie Niemcy teraz domagają się, są wśród tych państw Unii Europejskiej, które się domaga jakiegoś rozliczenia Birmy i przymuszenia jej w jakiś sposób do przyjęcia tych ludzi, co jak mówię jest politycznie niewykonalne i tylko popycha Birmę w ramiona Chin, co powoduje generalnie no, taką dramatyczną sytuację, że no, nie ma dobrej polityki wobec tego problemu, dlatego że, no, że tak na dobrą sprawę na obecnej sytuacji korzystają głównie Chiny, bo Birma, która rozwijała się mimo wszystkich tych problemów, transformacji, no teraz znowu jest potępiana na Zachodzie, co bardzo ogranicza możliwości tego kraju, bo on znowu staje się coraz bardziej uzależniony od Chin, a to nie jest dobry sposób, o czym wiemy dobrze w Azji, na przykład Sri Lanka na tym wyszła, tracąc port, tak, bo w końcu zadłużenie chińskie doprowadziło do tego, że musiała wydzierżawić Chińczykom na 99 lat port, więc tego typu uzależnienie nie jest niczym dobrym dla państw, które starają się jakoś równoważyć tą swoją politykę zagraniczną. Michale, popraw mnie, jeśli się mylę, ale z tego co pamiętam, to na wybrzeży Birmy jest dosyć ważne z punktu widzenia gospodarczego dla całego kraju. Między innymi również ten region Arakan, który był czy jest jeszcze zamieszkiwany przez Rohingje. Zobaczymy, co będzie dalej. I tam też mają powstać jakieś inwestycje chińskie, tak? Nie tak, dokładnie tak. Trudno powiedzieć, jak one są odbierane w Birmie i ewentualnie jaka jest na to reakcja państwa europejskiego. To znaczy tak, konkretnie to, o czym mówisz, to jest część Arakanu, to jest konkretnie wyspa Kyaukpyu i na tej wyspie jest specjalna strefa ekonomiczna, chińska właśnie, no i tam ma być, i stamtąd idzie ropociąg, a wkrótce ma pójść gazociąg, są też plany kolei, dlatego że to jest ten cały pomysł Chińczyków dwóch oceanów, żeby podpiąć prowincje wewnętrzne, takie jak Yunnan czy Sichuan, pod Zatokę Bengalską, pod Ocean Indyjski, bo one są za daleko od Morza Południowochińskiego i w efekcie ich rozwój jest w jakimś stopniu ograniczony. No więc idea jest taka, żeby właśnie przez Birmę pociągnąć te gazociągi, ropociągi, koleje, drogi i tak dalej. No i tylko że to nie jest ta część Arakanu, bo Arakan jest długi, a wąski jako region. To nie jest ta część, w której mieszkają Rohingya, bo oni mieszkają, to ci, co zostali, znowu nie wiem, czy jest ich 200 tysięcy czy 600 tysięcy, to jest ten problem z liczbami, natomiast zasadniczo oni mieszkają w północnej części, a Kyaukpyu jest w środkowej, środkowo-południowej, tak. No i to jest strefa ekonomiczna, która w dużej mierze, nie licząc ropociągu i gazociągu, które powstają, gazociąg powstanie, no to nie licząc tych dwóch, no to w dużej mierze tam się wiele mówi, a niewiele dzieje, dlatego że tak naprawdę to jakby Birma trochę się tutaj z Chinami nie może dogadać, w jaki sposób ma to powstawać, dlatego że Chiny by chciały taką właśnie wersję srilankańską, a Birma się im stawia i opiera się trochę jednak tej dominacji. Ostatnią wersją, do jakiej się porozumieli, to było 70:30, czyli 70 dla Chin, 30 dla Birmy. No ale generalnie Birma jest ciekawym krajem, który z jednej strony musi się tym Chinom stawić, znaczy musi współpracować z Chinami, ale z drugiej strony broni tej swojej niezależności i tutaj pytasz o społeczne emocje, no właśnie bardzo to jest wyraźny element, dlatego że ludzie są przeciwni tej dominacji chińskiej. No i jakby, chociaż nie jest to demokracja, jest to półdemokracja, no ale jednak to nie jest tak, że rząd może tak całkowicie ignorować głosy społeczeństwa. Bardzo ciekawym przykładem z ostatniej dekady w Chinach, czy w relacjach birmańsko-chińskich, było anulowanie Tamy Myitsone w 2011 roku. To jeszcze było zarządów generałów, to miała być wielka tama, która miała być większa od Tamy Trzech Przełomów w Chinach i miała zalać obszar większy od Singapuru, porównywalnie, no i ówczesny generał modernizator Ten Sein anulował tą tamę właśnie z uwagi na głos ludu, zresztą powiedział to nawet i to było interpretowane geopolitycznie, co oczywiście było błędem, dlatego że tak naprawdę to on właśnie z uwagi na protesty społeczne anulował tą tamę, natomiast później jego ludzie sprzedali to na Zachodzie jako działanie geopolityczne dystansowania się od Chin. Także to było bardzo sprytne sprzedanie jakby decyzji wewnętrznej, lokalnej, jako działanie po prostu polityczne i rzeczywiście to się im opłaciło. Obama 2 razy przyjechał do Birmy, więc na tym zyskali. Ci generałowie się przefarbowali z okropnych dyktatorów w demokratów, więc to było naprawdę działanie bardzo sprawne. Natomiast u jego podstawy leżały właśnie protesty społeczne i przekonanie, że nie można zbudować tej tamy, no bo może tutaj dojść do rewolucji. To był przykład, oczywiście Chiny były wściekłe z tego powodu, jeszcze Birma im to zrobiła 30 września, czyli dzień przed świętem narodowym w Chinach, więc to jeszcze dodatkowo było. Najlepsze jest to, że jak się czyta wspomnienia ludzi tego generała, no to z nich wynika, że on w ogóle nie brał pod uwagę jakby tej sytuacji międzynarodowej, tak? Że tak na dobrą sprawę chodziło przede wszystkim o sytuację wewnętrzną, że ta tama była tak bardzo niekorzystna dla Birmy, że no po prostu nie wytrzymali, politycy birmańscy ją anulowali, no i to jest ciekawy przykład, bo on pokazuje, że Birmańczycy są jednak w stanie się postawić Chinom, tak, że to nie jest jednak Sri Lanka. No więc jest to bardzo ciekawe, bo z jednej strony to potępienie z Rohingya wpycha Birmę bardziej w ramiona Chin, ale z drugiej strony Birma się jednak tym Chinom nie daje. No i jest to bardzo ciekawy taniec taki azjatycki, zresztą jest od wieków, dlatego że Birmańczycy i Chińczycy no, są w pewnym sensie spokrewnieni, propaganda obu tych państw rysuje te relacje birmańsko-chińskie jako paktou, czyli kuzynostwo, bo to natomiast no, to są tacy kuzyni, w których jeden jest dużo silniejszy od drugiego, ale ten drugi się tak nie daje do końca, no jednak potrafi tam zawalczyć o swoje, ale główny właśnie powód jest taki tego dystansu wobec Chin, czy próby utrzymania dystansu, że społecznie Chiny są nielubiane. To jest może nie aż tak nielubiane jak Rohingya oczywiście, natomiast no, zasadniczo jest w społeczeństwie panuje obawa przed Chinami. Michale, jeszcze na koniec chciałabym Cię spytać o jedną sprawę, otóż o tajemniczą drugą stolicę w Birmie, którą wybudowano w dżungli. Jakbyś mógł troszeczkę o tym opowiedzieć? O, może nie w dżungli, bo to tam było raczej sucho, tak? I to jest taki obszar. Aha. Ale zgadza się, nie, dlatego, bo tam się że jakoś jedzie przez dżunglę. Ja nigdy nie byłam w Birmie, ale czytałam. Nie, znaczy, bo to jest rzeczywiście. Popularnie się tak mówiło na ten temat, natomiast zasadniczo to tam mało właśnie drzew jest, bo to bardziej w takim sensie, że na środku niczego, tak? Mhm. Bo to jest tak zwana strefa sucha w Birmie i to jest rzeczywiście miasto, które jest od zera zbudowane, ono się po birmańsku nazywa Naypyidaw, które zasadniczo no, tłumaczy się, dosłownie znaczy stolica, natomiast tłumaczy się to jako królewska stolica, dlatego że tym terminem tego słowa używano w czasach przedkolonialnych na stolicę, dlatego w ten sposób się to tłumaczy. No jest to pomysł generalski, generałowie w 2005 przenieśli, a formalnie ogłosili w 2006, no i zbudowali od zera stolicę w środku i to jest taki pomysł trochę, no tak, można to oczywiście interpretować tak, jak to zwykle jest interpretowane jako absurd orientalny, szaleńców i tak dalej. No i rzeczywiście jakby jak się jest tym Naypyidaw, no to nie jest to jakby miasto, które jest jakimś przykładem racjonalnego planowania, natomiast zasadniczo pomysł był zbliżony do Brazylii, do Astany, do Canberry czy do Ottawy, w takim sensie, żeby stworzyć administracyjną stolicę, która jest w środku kraju. W przypadku Birmy mamy dwa duże miasta, czyli Rangun i Mandalej, które to Rangun jest na południu i on jest jakby motorem rozwoju południa, jest portem, natomiast Mandalej jest na północy, jest napędzany przez handel z Chinami, no a Naypyidaw jest pomiędzy nimi. No więc to jakby był gospodarczy pomysł, żeby ożywić interior, który no jest pusty, nic tam nie ma, tak? No więc jak się zbuduje wielką stolicę, no to jakoś to ożywi. Natomiast politycznie jeszcze chodziło generalnie przede wszystkim o to, że Rangun był symbolem kosmopolityzmu Birmy, oporu przeciwko rządowi generałów, natomiast no interior, no to jednak wioski, to jednak jest chłopstwo i przekonanie o tym, że no tam to naprawdę nikomu nie przeszkadzają rządy wojskowych, więc tu jeszcze był taki element, no i zbudowali to miasto od zera, no i zbudowali je w takiej wersji, bym powiedział, to jest azjatycka, karykaturalna wersja miast na amerykańskim zachodnim wybrzeżu. Czyli jest to miasto, które jest rozrzucone, którym się nie da iść pieszo, trzeba mieć auto i którym są ogromne puste przestrzenie, które tak naprawdę są jeszcze niezabudowane, no i miejscami to jest wręcz groteskowa wersja Moskwy, dlatego że mamy na przykład w środku tego Naypyidaw mamy ulicę, w którym mamy po 8 albo nawet 10 pasów, które przypominają pasy startowe z lotnisk, dlatego że no, generałowie to budowali, więc oni jeszcze mieli takie myślenie, że ich może Amerykanie zaatakują, więc zbudowali to lotnisko, czy zbudowali tą stolicę w takim duchu, jakby to był obóz przejściowy, z którego można by w razie czego uciec, więc tam właśnie mamy te pasy startowe, pod spodem są tunele, no i jest takie wyraźne myślenie wojskowe właśnie o tym, no i rzeczywiście jeszcze 10 lat temu, jak się przyjeżdżało do Naypyidaw, no to było to miasto absurdalne, no, w którym po prostu nic nie było, no. Natomiast teraz po 10 latach, no to jest trochę mniej absurdalne, to znaczy, no trochę tam życie zostało jakoś wszczepione, mamy około 1 miliona mieszkańców, mamy trochę tej sfery społecznej, trochę instytucji, no to może za kolejne 10 lat już coraz bardziej będzie to racjonalne. No generalnie nie był to dobry pomysł, bo Birma jest państwem biednym i nie stać ją było na fundowanie sobie nowej stolicy, no ale generałowie byli takimi, no, w pewnym sensie nacjonalistami, bo uważali, że to będzie pokazywało, jaka jest Birma wielka i potężna, no a teraz rządy cywilne mają z tym kłopot, no bo co zostało im w spadku, no i co mogą zrobić z tym Naypyidaw, ale też w jakimś stopniu korzystają na tym, bo tam się nie da protestować, bo tam nie wiadomo gdzie, po prostu nie da się, tak, no, jakby ta władza jest tam odcięta, to dobrze pokazuje też motyw azjatycki, bo tak naprawdę nie wiemy w dużej mierze, gdzie są najważniejsze rezydencje, one są w zamkniętej strefie, nie ma za bardzo jak protestować, bo parlament jest totalnie odgrodzony od pozostałych części, także to ma zalety dla każdego rządu, niekoniecznie generalskiego. Tak? Jakby w tym momencie każdy na tym korzysta. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za tę rozmowę i dziękuję również Państwu. Zapraszamy za tydzień o godzinie 12. Będziemy również poruszać sprawy azjatyckie i globalne. Jeszcze raz dziękuję, Michale. Dziękuję pięknie.